Do groźnego pożaru doszło dziś w Suwałkach przy ulicy Andersa. Około godziny 13.30 strażacy otrzymali sygnał od mieszkańców bloku przy tej ulicy, że pali się mieszkanie na drugim piętrze. Doszczętnie spłonął duży pokój, ogień rozprzestrzenił się też na inne pomieszczenia. Niemal całe mieszkanie zostało doszczętnie zniszczone. Na szczęście w środku nikogo nie było, powiedział Radiu 5 Mariusz Rółkowski, zastępca dowódcy zmiany jednostki straży pożarnej w Suwałkach. Około godziny 13.30 dostaliśmy informację od mieszkańców bloku, że pali się mieszkanie na drugim piętrze. W tej chwili przyczyna nie została jeszcze ustalona, trwa dochodzenie, także nie mogę oficjalnie nic powiedzieć na temat przyczyny powstania pożaru. Natomiast pożar powstał w dużym pokoju. Spaliło się praktycznie całe jego wnętrze, meble, telewizor, sprzęt RTV, komputer i tak dalej. I pożar rozprzestrzeniał się na pozostałe części. Nikogo wewnątrz nie było. Był tylko jedynie pies, który był już trochę podtruty. My wynieśliśmy go na zewnątrz. Przyczyny pożaru ustala policja.